Mackiewicz to pani ojciec, tak? Ojciec, tak. Kiedy się pani dowiedziała, że jest tutaj pochowany? To w jakim roku? To niedawno mnie tak wiedziała. Tak mówili, że on umarł od raka. Nie mówili, gdzie on chowany. A zaraz, kiedy poszli, w 89 roku, to powiedzieli, справку дали, что первого он был арестован на фабрице. Арестован-то не пришел до дома. А потом 20-го его и расстреляли, тройка. В котором это было року? 1937 рок. Liwaszowskaja pustosz, 20 kilometrów od Petersburga. Cmentarz, zbiorowa mogiła 46 tysięcy ludzi zamordowanych przez policję polityczną Związku Radzieckiego, NKWD i KGB między 32 a 54 rokiem naszego XX wieku. Cmentarz bez nagrobku. Ich rolę pełnią drzewa. Każde z nich to ludzkie istnienie. Jeszcze w czasach perestrojki las strzegli żołnierze KGB. Karabin, strach i cenzura stały na straży publicznej tajemnicy o leningradzkim trójkącie śmierci. Był czas, że strach było o nim nawet pomyśleć. To że komuniagi. To robota komuchów. Oni tutaj przywozili trupy i przepuszczali je przez maszynę do mielenia mięsa. Nie opowiadajcie mi takich rzeczy. Jest pochowany mój ojciec i moi dwaj bracia. Samotnie przeżyłem 50 lat. Nie opowiadajcie takich rzeczy. Nie trzeba. Dwa razy po telewizorze. No jak to? Dwa razy w telewizorze pokazywali. Świadek mówił. Oglądaliście ten program? Drugi dzień prawosławnej Wielkiej Nocy, 19 kwietnia 1993 roku, nieopodal Krzyża Prawosławnego stanął Krzyż Katolicki. Ludzie poprosili Pana Boga, by pomógł im żyć z tragedią Lewaszowa, tak jak wcześniej prosili o to w sprawie Katynia, Oświęcimia, warszawskiego getta. Kamera przeszkadza ludziom w modlitwie. Opuśćmy więc cmentarz i pojedźmy do Petersburga. Tam są dwa pozostałe wierzchołki tytułowego Trójkąta Śmierci. Na Newie, przy Nabrzeżu Piotrowskim, niedaleko od Placu Rewolucji, jest zacumowana replika krążownika Aurora. Przez wiele lat Aurora była fragmentem mitu o słusznej i sprawiedliwej dziejowo rewolucji październikowej. Dzisiaj o Aurorze mówi się raczej jako o symbolu zamachu stanu. Krwawego zamachu stanu dokonanego przez Lenina w październiku 17 roku. Przemoc wpisana w tamten czas stała się genetyczną cechą wschodniej odmiany totalitaryzmu. Spod legendarnego działa Aurory spojrzeć można dzisiaj na dzielnicę Feliksa Dzierżyńskiego, twórcy sowieckiej policji politycznej. Dominuje nad nią zbudowany w 1932 roku gmach NKWD, następnie siedziba KGB, a obecnie Ministerstwa Bezpieczeństwa Rosji. Potocznie nazywany jest Wielkim Domem. Najprawdopodobniej to tutaj mordowano ludzi, a następnie zwłoki przewożono do Liwaszowa. Похоже, что они людей расстреливали где-то в большом доме и трупы. Całkiem możliwe, że oni rozstrzeliwali ludzi w wielkim domu, a w czasie wojny w innych miejscach i trupy wywozili do Liwaszowa i tam grzebali.
Według naszych badań innych miejsc, na przykład w rejonie Toksowo, gdzie też są masowe groby, tam wywozili żywych ludzi, tam ich rozstrzeliwali i grzebali. Do Lewaszowa przywożono trupy. W mieście mówiono, że krew rozstrzelanych w wielkim domu spływała do Newy systemem kanalizacji i rzeką płynęła krew. Właśnie dlatego w swoim czasie, gdy zdecydowaliśmy się uczcić pamięć rozstrzeliwanych, zaczęliśmy puszczać na Newie kwiaty i wieńce, tak by przepływały obok miejsca rozstrzeliwania ludzi. W ten sposób pragnęliśmy uczcić pamięć o śmierci ludzi w tym wielkim domu. Память тех людей, которые расстреляли в этом большом доме. В Министерстве безопасности России здания о машине, ликвидирующей звуки и о крови в Неве, уважаны są за фантазию. Jego przedstawiciele wolą rozmowę o Lewaszowie skoncentrować na dokumentach z archiwum NKWD. W rezultacie długiej pracy, która była prowadzona w tym числе i po inicjatywie pracowników naszego управления. W wyniku długich poszukiwań, w tym także z inicjatywy pracowników naszego wydziału, ustaliliśmy, że pochowano tam około 46 tysięcy ludzi. 40 tysięcy. No, około 6 tysięcy szpiegów, złoczyńców, współpracowników faszystowsko-niemieckich okupantów. Około 40 tysięcy ludzi niewinnie osądzonych, represjonowanych. W tym też ze względu na narodowość. Существует там по разным данным. Według różnych danych masowe operacje rozpoczęły się zgodnie z rozkazem Jeżowa od sierpnia 1937 roku. To potwierdzają dokumenty. Są inne dane, według których grzebanie trupów rozpoczęło się w Lewaszowie wcześniej. Jest to praca bardzo żmudna. Liczne dokumenty są zniszczone. Świadkowie odeszli. Przecież wiecie, że oprawcy rozstrzeliwali oprawców, żeby zatrzeć ślady. Innych miejsc takich masowych przestępstw, totalitaryzmu, jak mówicie, w naszym rejonie nie odkryto. To miejsce, Lewaszowo, jest pomnikiem i pamiętnikiem, symbolem tamtych czasów. Wydruk z komputera Ministerstwa Bezpieczeństwa Rosji. Pochodzenie społeczne i narodowość 4299 ludzi rozstrzelanych w Leningradzie w ramach tzw. masowej operacji. Robotnicy 1226, urzędnicy 978, kołchoźnicy, rolnicy indywidualni, księża, określeni jako służący kultowi. Pochodzenie narodowościowe. Najwięcej jest Rosjan, zaraz za nimi Polacy, Estończycy, Finowie, Białorusini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi, Łotysze, Litwini. Mieszkańcy prawie wszystkich krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 225 z rozstrzelanych to członkowie partii bolszewickiej. Wieczerni Petersburg publikuje listy rehabilitowanych rozstrzelanych w Leningradzie w latach 37-38. Podstawą eksterminacji środowisk polskich był rozkaz Jeżowa Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych nr 00485 z 11 sierpnia 1937 roku. Jeżow pisał: podstawowym zadaniem naszych organów jest całkowita likwidacja nienaruszonych do tej pory dywersyjno-szpiegowskich dołów Polskiej Organizacji Wojskowej i podstawowego zaplecza polskiego wywiadu. Aresztowaniu podlegają ujawnieni w czasie przesłuchań do tej pory nieodnalezieni aktywniści członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej, jeńcy wojenni, uchodźcy z Polski, polityczni emigranci, byli członkowie Polskiej Partii Socjalistycznej i innych polskich partii.
Wszystkich aresztowanych w miarę ujawnienia ich winy w czasie przesłuchań należy podzielić na dwie kategorie. Pierwsza kategoria podlega karze śmierci. To są szpiedzy, dywersanci i powstańcze kadry polskiego wywiadu. Druga kategoria, mniej aktywnych, podlega karze więzienia i obozu od 5 do 10 lat. Obrazek protokołu, osoby trójki. Oto przykład protokołu specjalnej trójki, zgodnego z rozkazem 00485. Protokół o zasiedaniu osoby trójki. W skład trójki wchodzili. Тройка состояла из секретаря областного комитета ВКПБ, секретарь обводового комитета ВКПБ, управление НКВД, начальник отдела НКВД, товарищ Литвин и прокуратор. Вот они выносили решение, слушали. Они подымывали децизии, это запись их децизии. Топольского Казимира Ивановича расстрелять. Выслушали мы Топольского Казимира Ивановича. Топольского Казимира Ивановича расстрелять. Почему? Топольский Казимир Иванович, уроден во всей Глубочек. Członek ВКПБ, obywatel ZSRR, Polak, w latach 20. znajdował się na terytorium zajętym przez białych Polaków. Do czasu aresztowania inspektor kadr parowozowni w miejscowości Kandałacz. Aresztowany. Dlaczego? Dlatego, że w latach 20. został zwerbowany do pracy wywiadowczej na terytorium Związku Radzieckiego. Przekazał szpiegowskie materiały. Wyrok trójki rozstrzelać. Поэтому в исполнении этого приказа тут были не только поляки. Trzeba powiedzieć, że zgodnie z tym rozkazem nie byli likwidowani tylko Polacy. Byli Rosjanie, Żydzi. Вот такие составлялись протоколы. Tak wyglądały te protokoły. A adwokat, obrona, dowody? Jaki adwokat? Specjalna trójka, tryb doraźny. Sądu nie było. Отца и Сына и Святаго Духа.
Освящается знамение сие крестное, окроплением воды сие святые, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Nie ma większej miłości nad tę, jeśli ktoś życie swoje daje za przyjaciół swoje. I tak było w pierwszych wiekach męczeństwa, tu wspomniany na początku mszy świętej. Szli za Chrystusem Panem, szli na krzyż, szli na śmierć, żeby w ten sposób dojść do swojej chwały. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Napisali obok krzyża po polsku i rosyjsku jego twórcy, Stowarzyszenie Polaków Polonia i Memoriał. Napis jest mało widoczny, jak gdyby nieśmiały, jak myśl, która dopiero kiełkuje. To, że my prosimy was, to ja poniłabym легко. To, że my przebaczamy wam, zrozumiałam od razu, dlatego że ci ludzie, święci ludzie, którzy zginęli, oni wybaczyli swym oprawcom, odeszli z pokojem w duszy. Taką przynajmniej mam nadzieję. Ale prosimy o wybaczenie, to dla mnie nie bardzo zrozumiałe. Chociaż wszyscy jesteśmy grzeszni i każdy winien prosić o wybaczenie. Może to o to chodzi. Tutaj leżą różni ludzie. Pochowani są tu różni ludzie. Rzecz oczywista, w czasie takich represji najpierw ginęli najlepsi. Ale są tu ludzie różni. Są ofiary, są bohaterowie, są i ludzie grzeszni, są i donosiciele. Tutaj, w tym miejscu, w tej zbiorowej mogile, leży Hetenever, śledczy mojego ojca, tutaj pochowanego. Śledczy, który prowadził sprawę mego ojca, przesłuchiwał go. Po 4 miesiącach po rozstrzelaniu ojca sam znalazł się w tym miejscu. Skończył swe życie, jak i mój ojciec. Myślę, że dzisiaj trzeba nam o tym pamiętać, że nawet ci, którzy uczestniczyli w przestępstwach, podtrzymywali ten reżim, nie mieli zagwarantowanego bezpieczeństwa. Myślę, że można wybaczyć ludziom. Trzeba odnieść się do nich po chrześcijańsku. Wybaczyć nawet oprawcom. Ale nie można wybaczyć systemowi, państwowemu systemowi, który kierował się prawami nieludzkimi, prawami skierowanymi przeciwko ludziom. Zakonom wszej życia. Sam fakt, że dzisiaj stawiamy krzyże, że wspólnie modlimy się, że autentycznie przebaczamy sobie wzajemnie i autentycznie prosimy o przebaczenie za zło, które gdzieś tam w nas wciąż drzemie, to nasza szansa. To nasza szansa, że to, co stało się, totalitaryzm, stalinizm, zbrodnia, nigdy więcej się nie powtórzy. Ja tak to rozumiem. I taką mam nadzieję. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Dmitrij Bogomołow powiedział, że można wybaczyć nawet oprawcom. Nie można jednak wybaczyć państwowemu systemowi opartemu na nieludzkich prawach. Nie można akceptować przemocy, połączenia kłamstwa z niekontrolowaną siłą. Jeśli damy im przyzwolenie, zaraz w okolicy pojawi się kolejny cmentarz. Kolejny trójkąt śmierci.